Witam Was wszystkich ponownie na moim kanale, witam moich subskrybentów, witam osoby nowe, które tutaj zawitały, witam także hejterów. Dzisiaj taki nietypowy odcinek. Ostatnio czytałem sobie komentarze pod moim nowym filmem i postaram się dzisiaj odpowiedzieć Wam na te komentarze. Bo oczywiście komentarze, które są skierowane do mojej osoby. Bo tam gdzieniegdzie widzę, że tam sobie ludzie już dyskutują, także ja w to się nie będę wtrącał, tylko po prostu odpowiem na komentarze, które są skierowane co do mojej osoby, co do filmu, co do tego materiału, który ja zrobiłem. No, oczywiście ja będę Wam odpowiadał bez takiej muzyczki, jak to Czerniewicz robi, bez tych kłamstw wszystkich, które on używa, tylko postaram się po prostu być sobą, no i odpowiedzieć Wam to, co ja myślę. Jak Wam się spodoba taka forma filmów, takich materiałów, to będę to kontynuował, a robię to z tego powodu, że mam akurat teraz troszkę więcej czasu. Mam parę minut czasu, a więc zrobię dla Was filmik, dlaczego nie. Bardzo Was lubię, moi subskrybenci. Czy subskrybanci, powinienem powiedzieć, tak, bardzo Was lubię i odpowiem dla Was na parę komentarzy, które są pod filmem. A więc zaczynamy. Te komentarze są pod filmem. City Fletcher jest naturalny? Znak zapytania. Czy City Fletcher jest naturalny? Pod tym filmem są te komentarze. Będę mówił nazwę użytkownika, który zadał te pytanie, czy napisał ten komentarz, i będę się starał skomentować ten komentarz w miarę sensowny sposób, a więc będę sobą jak najbardziej. I tak, zaczynamy. Pierwsze pytanie, pierwszy komentarz, który mi się wyświetla. Przepraszam Was, że patrzę w telefon, ale to z tego względu, że muszę te komentarze jakoś czytać, a tutaj nie mam laptopa przy sobie ustawionego, zresztą z telefonu jest trochę bardziej wygodnie. A więc tak, Patryk EUDOERIK zadał pytanie. Patryk, mam prośbę, może nagrasz filmik jeden dzień ze swojego życia. Jestem bardzo ciekawy, jak Ci idzie w pracy i tym podobne. Do tego takie małe, polaczkowo-cebulowe pytanko. Czy personalne za granicą są dobrze wynagradzani? I ja tu już odpowiedziałem, jak są personalni trenerzy wynagradzani w Anglii. Ja biorę osobiście od 20 do 25 funtów za godzinę. Nigdy nie zdarzyło mi się, żebym wziął więcej. I nie biorę też nigdy mniej niż 20 funtów za godzinę. Czasami sprzedaję bloki, blok sesji 10, jest to koszt 180 funtów, a więc jak dobrze liczę, to macie jedną lekcję za darmo w bloku 10 lekcji. Z tego co się orientuję, ceny w Londynie są troszeczkę wyższe, a więc, bo tutaj też ktoś zaczął dyskutować, jeżeli chodzi o Londyn. A więc ceny w Londynie są troszeczkę wyższe. Tam mam kolegę, wiem, że ceny tam się wahają od 45 bodajże do 50 funtów. Tam się wahają tak ceny. Tutaj w West Yorkshire, gdzie ja mieszkam, ceny są od 20 do 25 funtów, chociaż Andy Bolton bierze 30 funtów z tego, co wiem. Kto to jest Andy Bolton? Każdy powinien wiedzieć, kto się interesuje sportami siłowymi. Pierwsza część pytania była, czy nagram film jeden dzień swojego życia. Jak ja bardzo chciałbym Wam nagrać taki film. Wiecie, że ja staram się być dla Was szczery. Ja jak zostałem tym, można powiedzieć, że youtuberem, jeżeli można tak powiedzieć, to staram się być dla Was z Wami szczery i odpowiadać Wam prawdę na pytania, które zadajecie. No, staram się być jak najbardziej obiektywny. Czasami wiadomo, że każdemu się zdarza i nikt nie jest doskonały, i zdarza mi się z kimś, można powiedzieć, że pokłócić albo wymienić zdania na ostro, ale cały czas staram się zachować przy tym jakiś obiektywizm, a więc staram się nie kłamać i mam nadzieję, że nikogo nigdy nie okłamałem. Jeżeli się zdarzyło, że gdzieś była jakieś przekłamanie, to prawdopodobnie to było z tego powodu, że po prostu nie pamiętałem po prostu swojej wagi, powiedzmy z 2008 roku dokładnie, i gdzieś tam napisałem inną wagę i o kilogram się pomyliłem. No to mogło to wynikać tylko z tego po prostu, a nie z tego, że ja chciałem to zrobić specjalnie. A więc tak, czy nagrałbym taki film? No nagrałbym taki film, ja Wam odpowiadam, tak jak już wcześniej powiedziałem, na wszystkie pytania odnośnie nawet mojego życia. Jeżeli zadacie mi oczywiście jakieś tam takie naprawdę mocno prywatne pytania, na przykład ile razy seks uprawiam z żoną, no to będzie ciężko z taką odpowiedzią, no po prostu no o takich rzeczach nie będę z Wami rozmawiał, ale jeżeli zadacie mi takie no pytania, jak teraz tutaj Patryk zadał, takie dosyć sensowne,
No to tak, no to staram się odpowiedzieć. Naprawdę nagram dla Was jakiś taki dzień z życia, jak będę miał trochę czasu. Mam plan nagrać dla Was takie treningi nawet z moimi widzami, którzy do mnie przyjeżdżają. Ostatnio przyjechał do mnie, uwaga, też Patryk, którego pokażę na końcu tego materiału. Bardzo fajny trening, żeśmy sobie zrobili. Poćwiczyliśmy sobie klatkę bicepsik. Jest to widz mojego kanału, a więc ogląda mój kanał, mój widz. I bardzo fajnie żeśmy sobie podyskutowali, bardzo fajny trening sobie zrobiliśmy. Chciałbym go pozdrowić, pozdrawiam Cię Patryk i chciałbym Cię przeprosić i żebyś mi wybaczył, bo byłem troszeczkę zmęczony, dlatego byłem taki po prostu troszeczkę nieswój, a tak naprawdę jakbym był wypoczęty, to byśmy sobie lepiej troszeczkę porozmawiali, a więc wybacz mi, może następnym razem jak przyjedziesz, może sama albo z kolegami, jak obiecywałeś, to porozmawiamy sobie troszeczkę więcej i nagramy troszeczkę więcej na siłowni z naszego treningu. A więc tak, lecimy, następne pytanie, ale przedłużam, ja pierdzielę, zarażona mnie ochrzani, że za długo prowadzę, odpowiadam za długo na te pytanie. Następne pytanie, będę starał się wybierać takie pytania dosyć krótkie, żeby to nie było... Tak, Polski Cebulak, o, bardzo ładny nickname, Polski Cebulak, 240 kg popka po powrocie na siłowni 5 tygodni. Co ja o tym myślę? No Popek nie ukrywa, że jest na bombie. Popek nie ukrywa, że bierze środki dopingujące, że bierze sterydy. Jak już kiedyś gdzieś wspominałem, 98-99% moich znajomych tutaj w Anglii, a mam ich bardzo dużo, to są Anglicy, Litwińcy, to są różne narodowości, 98% tych, którzy ćwiczą na siłowni, są moimi znajomymi. Może 99%, tak jak powiedziałem wcześniej, bierze środki dopingujące, biorą bardzo duże dawki środków dopingujących. I wiem, jak na tych środkach dopingujących to wszystko wygląda, więc oczywiście to, co Popek robi, to nie jest nic nadzwyczajnego na środkach dopingujących, na bardzo dużych ilościach środków dopingujących można robić taki efekt. Oczywiście jest to zabawa, powiedzmy, parę miesięcy, bo to trzeba z takich cyklów schodzić, bo jak nie, to się idzie 2 metry pod ziemię. Ale można się pobawić parę miesięcy i chłopaki tak się bawią, no i fajnie, no podnoszą sobie te ciężary. Mnie to ogólnie nie interesuje, mnie interesuje kulturystyka, nie farmaceutyka, tak już wcześniej powiedziałem, dlatego ja się nigdy w to nie będę bawił. Następne pytanie. Z tego co kojarzę, Patryk, to Arnold miał 55 cm w obwodzie ramienia. Tak przynajmniej miał na masie i tak pisał w książce. Zgadza się, Arnold Schwarzenegger mógł mieć 55 cm w obwodzie ramienia na masie. Musicie pamiętać o tym, że zawsze celebryci, a więc osoby, które są dosyć sławne, zawsze sobie zawyżają. Kulturyści zawsze sobie troszeczkę zawyżają, więc mierzą łapę, kiedy jest na masie, na największej bombie. Prawdopodobnie Arnold Schwarzenegger zrobił tak samo, zmierzył łapę, kiedy był na największej masie, na bombie. I po prostu... Wyszło mu, że miał 55 cm. Oczywiście, że jak był miał dużą retencję wody, był na tych dużych ilościach środków dopingujących, to mógł mieć 55 cm w łapie. Z tego co ja wyczytałem, Arnold miał niecałe 50 cm na super docięciu, a więc na chyba tam było 8% body fatu, a więc 8% tkanki tłuszczowej. Z tego co czytałem na scenie, na stage'u, Arnold miał niecałe 50 cm w obwodzie ramienia, co jest ogromna ilość, to jest bardzo duża łapa w porównaniu do mojej 45 i moja nie jest docięta. To Arnolda łapa 50 cm to jest po prostu niesamowita łapa, także ja nie wiem dlaczego ktoś jeszcze próbuje z tym po prostu negować, no przecież 50 cm to jest ogromna łapa i uważam, że Arnold, że to jest prawda, że Arnold miał 50 cm w łapie, tak jak już gdzieś to wcześniej czytałem. I musicie pamiętać, że docięcie, łapa na docięciu to jest co innego jak łapa na redukcji, jest łapa dużo mniejsza. Zwłaszcza na takim dużym obwodzie to się dużo centymetrów zmienia redukcja w stosunku do masy. Te pytanie zadał Patryk Gawroński, bo wcześniej nie przeczytałem. Następne, lecimy z następnym pytaniem. Czy Ulises Junior jest naturalny? No o tym będę nagrywał film. Co mogę powiedzieć? Nie jest. Świadczy o tym ostatni film, który oglądałem na YouTube bodajże. Z kanału Louis Malko, gdzie nasz pan natural Ulises ma gino wielkości miseczki B,
Tutaj już żona to kiwnęła głową, że to jest miasteczko B, a więc ma ogromny gino Ulises. A więc nie może być naturalny, po prostu wyrąbało mu gino w kosmos. Te pytanie zadał Wojtek Boss. Następne pytanie. Forumgaming.pl. O, forumgaming.pl, żeby było tak bardziej po angielsku. 47 cm w bicepsie naturalnie i ładnie ścięta łapa to coś pięknego. No tak, no tutaj się zgadza. No 47 cm w łapie na sporym docięciu to jest po prostu straszna łapa. To jak ja takie coś widzę, ogólnie nie widziałem tego nigdy naturalnie. Muszę się przyznać, że nie widziałem 47 cm łapy dobrze dociętej, naturalnie. Widziałem łapy po 45 cm, nie tylko swojej mówię, ale widziałem łapy po 45 cm na dosyć dobrym docięciu i były to łapy naturalne. Goście deklarowali, że ćwiczyli naście lat i byli to już goście, którzy są starsi. I były to łapy po prostu konkretne, 45 cm docięte, wyglądały lepiej niż moja na pewno. Mimo tego, że ja mam w tej chwili prawie 46 cm, ale to jest na masie, musicie zawsze pamiętać, że łapa nawet mniejsza, parę centymetrów, powiedzmy 45 cm na masie, taka jak jest moja, a weźmiemy 41 cm, powiedzmy łapę, ale tak dociętą jak ma na przykład Arek Czerw. Jak dobrze mówię imię i nazwisko, to po prostu tamta łapa jego lepiej wygląda niż moje nawet 45 cm, z tego względu, że jego łapa jest docięta niesamowicie. I zawsze łapa mniejsza, ale docięta wygląda lepiej niż większa na masie. Następne pytanie, lecimy. Dlaczego 20... Terobat, taki gościu o takim nickname zadał pytanie, dlaczego 2703? No tyle miałem kobiet w życiu, może o te trzy się pomyliłem. Nie, to jest naprawdę data urodzenia, 27.03. Dobrze, następne pytanie. DGL. Co sądzisz o kanale Kulturystyka dla laika? Ja myślę, że to natural. Ja nie znam tego kanału Kulturystyka dla laika. Ja nie znam tego kanału. Przepraszam, nie znam tego kanału, przepraszam, spojrzałem na żonę, nie znam tego kanału, nie mogę się wypowiedzieć, nie znam tego kanału. Jak się zapoznam, to odpowiem w komentarzu pod tym filmem. Nie wiem, czy jest to popularny kanał, jeżeli jest popularny i jeżeli ma dużą liczbę wyświetleń, to bardzo przepraszam autora tego kanału, bardzo przepraszam właściciela tego kanału, po prostu nie znam tego kanału. Przepraszam, złączyło mi się to. Coś jest, następne pytanie, lecimy. A więc, gdzie ja jestem, gdzie ja jestem, gdzie ja jestem, gdzie ja jestem. Tak, Patryk Wójcik. Niektórzy to chyba jakby zobaczyli kogoś z igłą w dupie i tak by pytali, czy ta osoba jest naturalna. Bo może akurat w strzykawce nie ma sterydów, tylko inne substancje. Tutaj chciałbym stanąć troszeczkę w obronie tych ludzi, Patryku Wójcik. Ja Ciebie szanuję, bo wiem, że mi komentujesz bardzo, bardzo dobrze moje filmy, że bardzo dobre komentarze zostawiasz, ale chciałbym Ci powiedzieć, że osoby, które zaczynają z kulturystyką, to są młodzi adepci kulturystyki, oni bardzo często nie wiedzą, co można zrobić naturalnie, a czego nie można zrobić naturalnie. Tu nie można się dziwić. Tu, ja kiedyś, jak byłem bardzo młody, zaczynałem z kulturystyką, to też oglądałem te gazetki kulturystyczne. Tam też wspominałem o tym. Tam był chyba Szymon Łada też na niektórych tam zdjęciach. I ja myślałem, że to po prostu jest do zrobienia naturalnie. No, jak byłem młody i zaczynałem, to takie po prostu, tak się młodych okłamuje, że młodzi myślą, że to jest do zrobienia. Po to jest właśnie mój kanał, żeby uświadomić, że po prostu te rzeczy, że takie wielkości nie są do zrobienia naturalnie. I nie ma co się po prostu dziwić, że ktoś pyta, czy City Fletcher jest naturalny. No to po prostu wydaje mi się, że to są młodzi ludzie, młodzi adepci kulturystyki. To są też ludzie, którzy siedzą przed komputerem, którzy mają marzenia ćwiczyć na siłowni, którzy mają jakieś tam cele dalekie. I ja mam nadzieję, że te cele oni wykonają w przyszłości. Tego im życzę i cieszę się, że zadają takie pytania i ja na te pytania z chęcią odpowiadam i będę odpowiadał na te pytania do skutku. A więc następne pytanie, lecimy.
Piekielny kanał. A Arnold nie miał przypadkiem 56 cm. No już wcześniej o tym mówiłem, także nie będę dwa razy odpowiadał. Następne. K76HGUPO, ale nickname, kurczę. Fletcher jest nienormalny, oszołom w chuj, naturalny. Błahaha, dobre sobie. No, ja nie jestem też za tym, żeby kogoś wyzywać tak w komentarzach, także no, prosiłbym cię, użytkowniku, o ten komentarz, żebyś po prostu nie, no, nie wyzywał ludzi w ten sposób, no bo to nie ma sensu, to albo coś komuś stara się wytłumaczyć i wyjaśnić, albo piszesz same wyzwiska, co po prostu nie jest za bardzo pomocne w komentarzach i nikt z tego nikt nie weźmie. Następne pytanie. Bardac. Niemożliwe podnieść 319 kg? To mistrzowie w trójboju nie są naturalni? No jak myślisz? Czy mistrzowie w trójboju są naturalni? No nie są, oczywiście tam, gdzie jest bardzo wysoki poziom, tam, gdzie ludzie chcą dojść do granic po prostu wytrzymałości ciała ludzkiego i podnosić ciężary największe na świecie, to są rekordy świata, tam oczywiście wszyscy lecą na bombie. Tam badania są tylko w czasie, powiedzmy, zawodów albo przed zawodami, ale przecież wiadomo, że ci ludzie się dopingują i tam idą ogromne ilości sterydów. Ja wiem o tym, bo mam kolegę strongmana, także wiem, jakie tam idą dawki steronu, dawki sterydów, przepraszam. Nie jeden z was by ze strachu umarł na samą myśl. Następne pytanie. Sława Wolnej Polsce, jak ja lubię tego gościa, on mi zawsze bardzo dobrze komentuje. Pozdrawiam cię, Sława Wolnej Polsce. Fajny nickname. Patyk, nakręć coś o Popku. Będzie taki fame, że hej, pewnie Popek, Paweł Rak, no nawet nie wiedziałem, że Popek ma na imię Paweł Rak, na nazwisko. Paweł Rak, Popek zgodzi się też na wspólny trening i to nie jeden. Kanał ruszy mocno do przodu. Bum, przypinka. O, bum, przypinka. Też przypinkę zrobię. O, bum, jest. Bum, przypinka dla ciebie, Sławo Wolnej Polsce. No, z chęcią bym zrobił jakiś trening z Popkiem, no. Popek to jest taki gościu, o którym, no co ja myślę, ja o Popku myślę, że no, to trochę zniszczył te swoje ciało, te oczy wytytułował, to wszystko, ale każdy robi co chce, no może dla Popka to jest fajne, ja na przykład bym tego nie zrobił, ale jak Popek chciał to zrobić, to sobie to zrobił, no nawet jak będzie chciał sobie obciąć rękę, to ja to zaakceptuję, niech sobie obcina rękę, ale z chęcią zrobię z nim trening, ale kamerzystę by trzeba było załatwić jakiegoś, bo mojej żonie by ręka latała, bo ona się boi. Popka ostatnio widziała, oglądałem Popka, to mówiła: Patryk, wyrzuć go z internetów. No to żona się boi troszeczkę Popka. Także kamerzysty by trzeba było załatwić innego, bo żona tego nie nagra, bo ręka by jej się tak trzęsła prawdopodobnie ze strachu, że optyczna stabilizacja w kamerze by nie wyrabiała, więc no czemu nie? No zapraszam Popka na trening. No zrobię z Popkiem trening, no nie ma sprawy. Czy ja może jak kiedyś będę gdzieś tam koło Londynu, to pojadę do Popka, czy po prostu jak Popek będzie gdzieś tam koło mnie. No ale bardzo fajnie Popek tańczy, no kurczę, te tańce, ja bym chciał tak tańczyć jak Popek, no super. Ja może z nim kiedyś teledysk nagram, jak brodę sobie zapuszczę jeszcze raz, to te pakistańskie disco, no super, Popek, no pozdrawiam cię Popek. 50 łapie, ładnie żeś tam uzbierał, no. Następny komentarz. Dawid Łukasiak. Bardzo fajny film, czekam na kolejne. Powodzenia. Dziękuję, będą kolejne filmy. Dziękuję, że ci się podobało. Następny komentarz. Czy Lazar Angelow jest naturalny? Te pytanie zadał D. Malcolm. Malcolm. No, Lazar Angelow. Będę nagrywał o tym film, a więc nie będę teraz odpowiadał na to pytanie. Będę nagrywał o tym materiał, czy Lazar Angelow jest naturalny. Następne pytanie. Patryk. Czy Dave, te pytanie zadał Anoter, Aneotycher, Anada się pisze, nie czyta chyba. Patryk, czy Dwayne Johnson, a.k.a. The Rock, jest naturalny? Czy The Rock jest naturalny? No niestety nie jest, przecież ginął, już miał wycinane raz chyba. A więc miał usuwane gruczoły, które mu wyrosły od ilości testosteronu, które wbijał, a więc no nie jest naturalnym, tu nie trzeba być Sherlockiem Holmesem, żeby do tego dojść, a więc nie trzeba nawet mieć mojego doświadczenia. EXUX Maciek zadał pytanie. Wejdź sobie na profil Facebook Mariusza Czerniewicza i zobacz ostatni filmik z live. Wydaje mi się, że chłopak zaszurzył na sprostowanie od ciebie odnośnie podważania jego naturalności. Mega szacunek dla niego.
Następne pytanie. Następne pytanie. Ja, przesunęły mi się pytania przez to, że o Czerniewiczu. No, Czerniewicz, żeś mi tu w telefonie namieszał. Następne pytanie. Szybko, przepraszam Was, muszę przewinąć. Jest, mam. Dobrze. Patryk, Strong Red Pepe, a więc Strong Red Pepe zadał pytanie. Patryk, czy możliwe jest, czy możliwe, że przy wadze 130 kg da się naturalnie podnieść na klatkę 326 kg? Nie, to jest niemożliwe moim zdaniem. Naturalnie jest to niemożliwe. Przepraszam Was, muszę zrobić cięcie. Kończy się karta pamięci. Przepraszam Was za cięcie, ale karta się skończyła w kamerze. Już za długo chyba nagrywam. Patrzcie, że żona mnie nie powstrzymała, no. I lecimy dalej z tym pytaniem. Jeszcze może ze dwa komentarze, nie więcej, bo tego po prostu będzie za dużo. I na końcu Wam pokażę trochę urywki z tego treningu, który zrobiłem z Patrykiem. I ja powiem Wam, tak już wcześniej mówiłem, gość bardzo kumaty, gość do mnie przyjechał. I gość technikę ma bardzo dobrą ćwiczenia. Ja może tylko ze dwa razy go poprawiłem, ze dwa, może z trzy razy go poprawiłem, ale naprawdę podoba mi się jego postawa. Gość ćwiczy już parę lat, jest młody. Młody jest, ale już nie pamiętam ile ma lat, powiedział mi, ale ćwiczy już parę ładnych lat i naprawdę ma fajne efekty, także widać, że się przykłada do diety. Mówił mi, że od 2 lat nie opuścił ani jednego dnia na treningu. To naprawdę jest sumienny gościu. Lecimy. Następne pytanie. Patryś, wierzę Ci, a więc SVD12320 zadał pytanie, znaczy zadał pytanie, napisał komentarz. Patryk, wierzę Ci, ja miałem 45,5 cm przy 185 cm wzrostu, a więc miał 45,5 cm w obwodzie ramienia przy wzroście 185 cm i 98 kg ważył. I ciężko było więcej zrobić. Oczywiście wiem, że jest ciężko zrobić później więcej. Jesteś troszeczkę wyższy ode mnie, więc widzę tu, że miałeś 0,5 cm więcej w obwodzie ramienia. Jest bardzo ciężko później więcej zrobić. Ja o tym wiem, że to jest po prostu już końcówka, genetyczna końcówka i myślę, że to będzie ciężkie do przebicia, to 45 w łapie. To na wycince, na rzeźbie to naprawdę jest osiągnięcie i chylę czoło przed każdym, który na sucho, bez sterydów i taka osoba ma większą wartość dla mnie, jak mistrz świata w kulturystyce. Jeżeli ktoś zrobi więcej niż 45 cm w ręce, naturalnie, bez używania środków dopingujących, ja chylę czoło przed takim gościem i z chęcią bym korzystał też z jego doświadczenia i na pewno byśmy się wymieniali tym doświadczeniem nawzajem. Pozdrawiam Cię bardzo, użytkowniku SVD12320. Następny film. Jeszcze następny, jeszcze tylko jeden komentarz, bo to już tego będzie za dużo, a nie wiem, czy będzie Wam się to podobać. Proximo. O, ten gość czasami mi komentuje bardzo, bardzo brzydko, ale nie zbanowałem go, ani też administratorom powiedziałem, żeby go nie banowali, bo po prostu tam nie żeby wyzywał czy ubliżał, ale napisał mi teraz: bez brody wyglądasz jak stary dziadek. No, dziękuję Ci, no co, no. Czasami tak jest, że człowiek wygląda na starszego niż naprawdę jest, no. Może odmłodnieje później. Szymon Nowakniak. Na redu odmłodnieje. Żona mówi, że na redu odmłodnieje. Szymon Nowakniak. Patyk, może kilka słów o Lorenzo Becker. Nie wiem, kto to jest, muszę zobaczyć, kto to jest i może powiem. Przykro mi, jeżeli powinienem wiedzieć, kto to jest, no to przykro mi, nie wiem, kto to jest. Zobaczę, kto to jest i na pewno Wam odpowiem, no odpowiem Ci na to pytanie. Co jeszcze? Jeszcze jeden może wybiorę, tak żeby nie było... Przepraszam Was, że tak szukam w tym telefonie, ale staram się takie krótsze wybierać, bo... O! Patryk, co myślisz o Karolu Małeckim? Jego siła jest ogromna, ciekawi mnie Twoje zdanie. Co ja myślę o Karolu Małeckim? No jeżeli Karol Małecki powie, że jest naturalnym kulturystą, no to ja wtedy zacznę coś o nim myśleć i zacznę coś o nim nagrywać, ale na razie Karol Małecki nie powiedział, że jest naturalnym kulturystą, więc co ja o nim myślę? No fajnie, mocny jest, no widziałem jego filmy, bardzo mocny gościu. Tam wcześniej jakąś sztukę walki trenował, no widać, że jest bardzo wysportowany. Widziałem, oglądałem i pamiętam po dziś dzień jego film z kółeczkiem, jak robi kółeczko, a to się nazywa Abwil. Robi te kółeczko i super, ja mu ponad 20 razy zrobił to kółeczko, bardzo mocny gość. O, Mensport jeszcze ostatnie, przepraszam Was, ostatni komentarz. Mensport 22. Jeżeli Ty, Patryk, jesteś malutki, to ja jestem maciubki. Pozdrawiam, świetny film. No,
Ja mam chyba troszeczkę więcej stażu niż ty, men's sport. Bardzo cię pozdrawiam, bardzo lubię komentarze, zawsze mi fajne komentarze piszesz. No, ja mam chyba troszeczkę więcej stażu niż ty, dlatego chyba troszeczkę jestem większy, ale twoja sylwetka jest bardzo dobra. Widziałem, jak prezentujesz tam swoją sylwetkę, no fajnie, genetyka bardzo ładna. No, podoba mi się ta sylwetka, bardzo dobrze tam widzę, że pracujesz nad własnym ciałem i naprawdę wyglądasz dobrze, jesteś na pewno lepiej docięty ode mnie i ty, to, zostańmy przy tym, że jesteś lepiej docięty ode mnie, a że jesteś troszeczkę mniejszy, to tam to już nie gra roli, bo tak jak wcześniej powiedziałem, czasami jak coś jest mniejsze i lepiej docięte, to jest lepsze niż większe odnośnie mięśni tutaj mówię. No i na tym bym skończył. Jest tych pytań, jest tych komentarzy tutaj od piernika i chciałbym wam odpowiedzieć na wszystkie, no ale niestety nie ma tyle czasu. I was bardzo za to przepraszam. Na koniec wam pokażę urywki z tego treningu z Patrykiem. Może ktoś dla siebie coś z tego wyniesie. Będę się oczywiście starał dla was nagrywać trochę więcej vlogów, trochę więcej może z mojego życia. Może w następną sobotę. Na żonę patrzę, może w następną sobotę coś nagramy fajnego, pojedziemy do Lidz, może coś nagramy. Dziękuję wam wszystkim za to, że ze mną jesteście, dziękuję wam wszystkim za to, że wiecie, gdzie jest prawda, że potraficie po prostu wyczuć, gdzie jest prawda. Mam na kanale ponad 18 tysięcy, 18,5 tysiąca subskrybentów. Dziękuję wam za to, proszę was, nowi widzowie, którzy jesteście nowi, żebyście subowali mój kanał. Mam nadzieję, że będzie wam się podobać. Na koniec, jak to zwykle robię, bum, przypinka, o, ale jest łapa, teraz mam na łapie 46 cm bodajże. Na razie, cześć, pozdrawiam. Look, if you had one shot, one opportunity, seize everything you ever wanted, in one moment, to capture it, just let it slip. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Now, if you know what you're worth, then go out and get what you're worth. But you gotta be willing to take the hits and not point your finger saying you ain't where you want to be because of him or her or anybody. Cowards do that and that ain't you. You're better than that. Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness, that most frightens us. The inches we need are everywhere around us. They're in every break of the game, every minute, every second. We fight for that inch. On this team, we tear ourselves and everyone else around.